Cześć i temat w kolejnym odcinku recenzji Redakaj. Dzisiaj zajmiemy się czymś, czym powinnam zająć się na początku i coś, co jest w sumie bardzo ważne dla samej rozgrywki. A jest to Redacombat Set. Zapraszam! No dobra, a więc tak wygląda przód opakowania. Jest ono naprawdę fajne, jest to karton i otwiera się również w fajny sposób, zaraz Wam zresztą pokażę. W każdym razie mamy tutaj oczywiście logo Redakaj, tutaj mamy napisane, iż jest to ekskluzyw. Co ciekawe, nie znalazłam żadnych recenzji tego na YouTubie, nie mam pojęcia, czy to jest tylko w Polsce, czy w Europie, nie mam pojęcia. W każdym razie Redakaj nie było aż takie powszechne, ale nie spodziewałam się, że będę pierwsza. Są inne wersje tego Redakombatu, chyba w puszce. I to wydaje mi się, że nie wiem, w Wielkiej Brytanii to można było dostać, nie mam pojęcia. W każdym razie na przodzie opakowania mamy Metanoida, tutaj mamy Kaja z pierwszego sezonu, logo Spinmastera oraz informację, iż jest to od 6 lat. Do góry mamy logo oraz nazwy tego zestawu. Tutaj mamy Kaja i Metanoida. Tutaj również. Na dole mamy jakieś informacje, aczkolwiek nie są jakieś specjalnie przejrzyste, więc po prostu przechodzimy dalej. Więc tył. I tutaj mamy to, co znajdziemy w środku, czyli powiedzmy, że taką platformę. To się nazywa card screen. Tutaj mamy jakby takie podtrzymajkę na karty, widzicie zresztą. Mamy tutaj ekskluzywnego X-Drive'a, może złoty Harrier, kto wie, i talię kart, z tego co widzę, no i boksa na tą kartę. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, nazwijmy to boks na talię. Chociaż co do talii, w tym zestawie jestem mało pewna, ponieważ tutaj mam informację, że w środku znajduje się jeden X-Drive. I naprawdę się boję, bo bardzo chciałam otworzyć dzisiaj jakieś karty, a nie wiem, czy będzie mi to dane. Jak nie, to otworzę jakieś z Invisimals albo coś. Ale naprawdę chciałam otworzyć karty z Redakaj. Widzicie? Będę musiała kupić więcej kart Redakaj. Byle tego nie rozwalić. Jak pięknie. Chciałam otwierać jak normalne pudełko, potem się skapnęłam, że po prostu mogę ściągnąć folię. Brawo, Astrid. Nie no, to też trzeba uciąć. O. Okej. Okay. Tyfu. I z tego co wiem, to się otwiera tak. A nie, bo to jeszcze taśma, oczywiście, Redakaj. Oczywiście, że tak. Dobra. No to otwieramy. Bardzo fajne pudełko, można w nim trzymać karty. I dobra. Pierwsze co, to mamy to. Tutaj mamy tego X-Drive'a i jakąś instrukcję. Tylko jedna. Aha. To jest tylko jedna część na wasze. Nie, w sumie na karty przeciwnika. No nieważne, w każdym razie to jest. Na karty. Tutaj mamy tą podstawkę. Z tyłu mamy znaczki. Chociaż nie wiem, te karty tu się będą trzymać, naprawdę? No nie wiem, zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Tutaj mamy. Tak to wygląda w ogóle. I tutaj mamy takie dwa znaczki. I one nam pokazują jakby ilość kairu. I tym zaznaczamy tą ilość kairu tutaj na tych numerkach. Dobra, wyciągnijmy to w ogóle z tego pudełka. Okej. Więc to są takie klamerki. Więc załóżmy je od razu.
Dobra, tworzy on taki mały znaczek Stax i tutaj się przesuwa. Czy jakoś tak, nie wiem, muszę sobie przypomnieć te zasady. I uwaga, no niestety. No niestety. Otrzymujemy pusty box kart, naprawdę. Powiem wam, że za taką cenę. No, no cóż, no. W każdym razie mamy tutaj X-Drive 1, Ice Spikes, który już posiadam zresztą, ale tak on wygląda. Naprawdę jest mi przykro. Myślałam, że będę miała całą talię do otwierania tutaj. Nie, niespodzianka, Astrid. Ty głupia babo. O, urwałam tą instrukcję. Nic, no, instrukcja jak instrukcja jest wielka. I myślałam, że przynajmniej będzie ten. Tak. Ta kartka na to, co dostaliśmy w deku. Ale no, dostałam w deku, więc w sumie nie jest mi aż tak przykro. Moje oczęta szukają angielskiego, ale chyba się nie wyszukają. W każdym razie znalazłam w internecie dawno temu i ściągnęłam sobie instrukcję, jakby taką multimedialną, nazwijmy to, jak gra się w tą rozszerzoną wersję Relakai, więc sobie obejrzyjcie teraz, a ja spróbuję wam później to wytłumaczyć.
No dobra, więc mieliście okazję zobaczyć, jak to działa w teoretyczny sposób. W każdym razie, no trochę praktyki też tam było. Dzięki temu ja nauczyłam się w to grać. No i teraz przygotuję moje stanowisko i pokażę wam, jak to działa. Pierwsze co, to przydałoby się mieć jakąś talię. No dobra, zrobiłam taką, wiecie, talię z 5 kart chyba. No wiecie, żebyście wiedzieli, o co chodzi, po prostu żeby mi też było łatwiej, nie będę szukać tych kart w tej talii dużej, więc zrobiłam taką mniejszą. I teraz mamy naszą planszę, która mi trochę pomoże. No dobra. Teoretycznie ten boks powinien znajdować się tutaj, ale wtedy nie miałabym jak wyciągać kart. Przestawię go sobie na lewo. To nie jest plansza do wersji advanced, ale nie mam tej, która jest potrzebna, więc postaram się to zrobić w miarę tak. No dobra.
I słuchajcie, to wygląda tak, że przychodzi sobie taki jakby nie łowca, nie, to nie hantik, poszukiwacz Kairu, ma sobie ten X-Reader swój, bierze sobie swoją talię, tasuje. Okej. I kładzie ją do tego boksa. Boks tutaj na lewo. I teraz tak, mamy kartę postaci. Karta postaci wędruje. W sumie powinny być trzy karty postaci, więc już to naprawiam. A więc my tutaj Kaja Maje i Boomera. Nasz tutaj. Tutaj o deck. A więc tak wygląda stanowisko poszukiwacza Kairu, jak to się gra. A więc mamy tutaj tą platformę na karty, w tym nasz ekstra, który otrzymaliśmy. To nie jest plansza do grania jakby w tą advanced wersję. No ale nie mam tej potrzebnej, bo nam nie dali przecież. No ale bez tego poradzić sobie można. W każdym razie bym musiałabym zakupić drugi taki set, żeby wam po prostu to wszystko pokazać. Na razie ten filmik musi wam wystarczyć. W każdym razie stamtąd bierzecie kartę. Weźmy karty. Tutaj się je układa. Tam mamy kupkę kart, które zostały już użyte albo nie nadały się do ataku. Tam mamy przeciwników, tym razem Radicor. Tutaj mamy nasze postacie, w tym Harriera, którego zagrałam na Maję. No i nasza drużyna Stax właśnie sobie teraz Radicorami walczy. Bardzo mi przykro, że nie mogę wam teraz tego zaprezentować, ale próbowałam i po prostu się nie dało. No, nie dam rady tego zrobić bez tego drugiego setu albo bez kogoś do pomocy, więc no cóż. Ja rozumiem, że w tym secie jest, wiecie, to i to. To i w sumie to tyle, jeden X-Drive, naprawdę myślałam, że dadzą mi fajną talię, będę miała co otwierać, co wam pokazać, a tu nic, nawet nie mogę wam wytłumaczyć zasad, bo nie mam jak. Więc wiecie, kolejne odcinki, figurki Redaka i muszę wam to wynagrodzić, sobie zresztą też, no i co. Będę wam to tłumaczyć, jak już zdobędę następny deck, bo naprawdę za tyle pieniędzy, żeby nie dostać praktycznie kart, no trochę... No, może to nie jest dużo, no ale przecież jakby X-Reader kosztuje chyba 5 coś i to jest samo z siebie mało. Ja pamiętam, jak poszłam do Carrefoura i ty i to było za 7 dych. Mój kolega to kupił za tyle, a ja sobie kupuję, wiecie, za praktycznie marne pieniądze. No, no wiecie, jak kupuję pierdyliard tego, no to trochę wychodzi dużo. Zazwyczaj wychodzę powyżej stówy. Ja się zbulwersowałam. No cóż, no i to nie stoi zbyt dobrze. Ale może dlatego, że gram na... Że postawiłam to na takiej, wiecie, nierównej powierzchni. Pewnie, no to nawet jest jasne. No dobra. No to ja się biorę za recenzowanie figurek Redakai. Naprawdę... Szkoda, że tu nie było nic takiego ciekawego, nie miałam wam za bardzo tutaj pokazać. Zrobię jeszcze kilka ujęć ładnych tego wszystkiego, co dostaliśmy i przejdziemy do podsumowania. Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nawet nie nazwę tego recenzją, tylko kurde, otwieranie setu Redakai Advanced Version. No dobra, nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!